Ewangelia na tę uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi na pierwszy dzień roku kalendarzowego 2023 ma jakby dwie odsłony. Pierwsza to przybycie pasterzy. Oni usłyszeli od aniołów, że w Betlejem narodził się Mesjasz. I chcieli go zobaczyć. A więc usłyszeli, podążali i na końcu zobaczyli. I oddali chwałę Panu Bogu. I to jest ta pierwsza odsłona. Ci prości ludzie przyszli i uwielbili Boga. A druga odsłona jest związana z Maryją. Bo Maryja jest w środku tej tajemnicy zbawienia. Kiedy anioł w zwiastowaniu powiedział jej tę prawdę, że urodzi Zbawiciela, Maryja skupiona myśli, ale jak to się stanie? I kiedy umacnia ją anioł, kiedy mówi jej, że to będzie za sprawą Ducha Świętego, jest znamienne to słowo, które ona wypowiada, fiat, niech mi się stanie. I oto teraz w tej odsłonie to się stało. Jezus się narodził. I co robi Maryja? Ona jest zdumiona, w jaki sposób realizuje się ten plan zbawienia. I zachowywała to w swoim sercu. I co to znaczy, że ona zachowywała to w swoim sercu? To znaczy, że kontemplowała tę tajemnicę i pozwalała Bogu działać. Ponieważ Maryja jest obrazem każdego chrześcijanina, którym ma narodzić się Chrystus, to jest to jakby przesłanie, które ona dzisiaj nam czyni. Pozwalać Bogu działać w naszym życiu.